przez stoją na głowach ileś czasu, że mogą nie jeść ileś czasu, że mogą mieć właśnie tą kontrolę nad swoim ciałem. To właśnie jest jakby ten owoc właśnie tej ascezy, tego wyrzeczenia. Dzięki temu wyrzeczeniu mogą dochodzić do pewnych takich poziomów duchowych i mogą się realizować duchowo, realizować swoją duszę, prawda? Także, drodzy kochani, jeżeli tak naprawdę chcecie awansować duchowo, to właśnie polecam wam te odosobnione miejsce, albo możecie to być w Polsce, niekoniecznie to musi być w Tybecie, niekoniecznie to musi być w Indiach, w jakimś tam ashramie. I możecie sami dochodzić albo z kimś, z jakimiś innymi osobami, z jakimiś innymi przyjaciółkami, z jakimiś innymi kolegami. Możecie dzięki pismom wedyjskim, dzięki Bhagavad Gita, Śrimad Bhagavatam, dzięki Mahabharacie, dzięki innym pismom jak Źródło Wielkiej Przyjemności lub Nektar de la Devotion. To jest taka książka, Nektar Oddania się nazywa po polsku. Dzięki tym książkom możecie dużo wiedzy zdobyć i po prostu pewne rzeczy zrozumieć. Po prostu ten świat materialny jest jakby takim schodami, które musimy przejść, by wejść do świata duchowego, a więc metą tego wszystkiego jest dojście do poziomu transcendentalnego, jak doszedł do tego poziomu Budda. Chociaż Budda jest inkarnacją najwyższego słowa Boga, ale ja tak do końca nie zgadzam się z filozofią buddyjską, żeby się wtopić w Brahmana, ponieważ wiem, że istnieje najwyższa słowa Boga, która jest poza tym światem Brahmana. I przebicie się przez światło Brahmana i wejście do świata duchowego, znajdziemy różnorodność planet duchowych, gdzie każda inkarnacja najwyższego słowa Boga ma swoją własną planetę. Ja chciałbym wam powiedzieć, że najwyższy etap duchowego zaawansowania polega na tym, żeby być osobą transcendentalną. Żeby być osobą, która jest o umyśle stabilnym. Ponieważ cokolwiek się dzieje w tym świecie materialnym, czy występują wojny, czy występują konflikty międzynarodowe, czy występują zamieszki, czy jest głód, czy jest ciepło, czy jest zimno, to wszystko nas nie powinno tak naprawdę interesować. Ponieważ my jesteśmy transcendentalni, my wszystko, co się odnosi do tego ciała, no niestety jest przejściowe. I wejście na poziom transcendentalny to jest taki poziom już dosyć zaawansowany i jeżeli wejdziecie na ten poziom, to już wszystko będzie dla was obojętne, czy jest ciepło, czy jest zimno, czy jest wojna, czy jej nie ma. Po prostu oddajcie się jak protekcji najwyższego sobie Boga, jesteście pod protekcją najwyższego sobie Boga i wiecie, że tak naprawdę wszystko zależy od Boga, nie zależy od nas. My tutaj nic nie kontrolujemy w tym świecie materialnym. Jeżeli Bóg chce, to może być za chwilę jakakolwiek burza i może jajko gradu spaść nam na głowę i możemy umrzeć. Czy może możemy iść ulicą w mieście i cegła nam spadnie na głowę i możemy też porzucić to ciało materialne. Dlatego zachęcam was do awansu duchowego i nie tracenia czasu na błahostki, na sprawy, które nie mają tak naprawdę wielkiego znaczenia w waszym życiu. Najważniejsze w tym życiu jest realizować się duchowo, najważniejsze w tym życiu jest przeżyć to życie pięknie, w harmonii, pomagać innym, jeżeli można, ma się możliwość pomocy innym. Ja właśnie to robię. Posiadam wiedzę wedyjską, posiadam wiedzę na różne tematy, staram się robić filmy, staram się tą wiedzę jakoś przekazywać innym osobom. Może ta wiedza się komuś przydać. Na marginesie, drodzy kochani, chciałem skomentować, że nasza firma produkuje podkładki do harmonizowania struktur wody. Dodam, że dzbanek się kładzie na takiej podkładce, czy jakiekolwiek inne naczynie, które nie jest metaliczne, które nie jest zrobione z metalu, ponieważ metal odbija promieniowanie, to jest właśnie podkładka ta średnia. Jak również mamy podkładki te małe do portfela, które są bardzo poręczne. Te podkładki można kupić na linku pod naszym YouTube. Jeszcze raz państwu je polecam. Jak również Aronit, który jest odpromiennikiem osobistym, personal i na dom, home office. Także dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia.